Ja mam kilka przyjaciółek. Jedna to jest Hania. Mam też moje przyjaciółki ze studiów. Mam moje przyjaciółki z Kępna. I mam też taką czerwoną przyjaciółkę w kropki, która nigdy mnie nie zawodzi. Bo co tam pójdę do niej, to ona wykreuje takie moje potrzeby, o których ja nawet nie pomyślałam. I wszystko jest w kolorach takich, w jakim ja mam zrobione mieszkanie. Nazywa się ona Biedronka. Jeżeli się jeszcze nie domyśliliście. Jeżeli oglądacie mój Instagram, to już wiecie, że co ja tam idę? Po chleb, po bułkę, po jogurt. Wychodzę z opiekaczem, chlebakiem, lampką na biurko. Ej, ty masz jakąś wypasioną Biedronkę i trochę ci zazdroszczę. U mnie jest tak to mało prawda. Takich rzeczy. U nas w Biedronce jest taki mały dział z tymi takimi rzeczami, które nie są jedzeniem i wiesz, no. Ziemniakami. To, co mi się tam podoba, to jest raz na jakiś czas kubek albo coś, nie? Ja nie mam takich fajnych rzeczy jak ty. Ja jeżeli kupuję coś do domu typu opiekacz, to w Lidlu. Ale ja rzadziej tam chodzę, bo to jest trochę dalej. A ja ale... nie mam za bardzo blisko Lidla. Kiedyś Lidl to były moje ulubione spodnie w ogóle. Ale a propos tego, że to jest wypasiona Biedronka, jak my się tam przeprowadziliśmy, to oprowadzała mnie po okolicy Roxy, bo Roxy też mieszka tam blisko. Mhm. I ona mnie zaprowadziła do tej Biedronki, mówiąc, że tu jest super wypasiona Biedronka. I że... Ej, ja chcę tam jest pójść. Mega. Zapraszamy. Ja powinnam tam pracować w ogóle. Nie wiem dlaczego. Ja miałam kiedyś w ogóle współpracę z Biedronką, z produktami Go Wege. Bardzo sobie cenię te współpracę, dlatego że faktycznie ciągle też kupuję te produkty Go Wege, one są super. Ale dlaczego nie mam z nimi współpracy na te rzeczy? Ze Smuki, albo Smuk, nie wiem jak to się czyta, bo to jest ta firma, która ona robi te wszystkie rzeczy. Ale nie szczytem było, jak kupiłam w Biedronce takie coś, bo ja nigdy nie umiałam robić naleśników, bo ja nie umiem ich odwrócić. Zawsze on się rozwali. Nie ma tak, że nigdy coś jeszcze nie udało, żebym ja odwróciła naleśnika. Potrafię zrobić tylko takie małe na środku patelni, żeby móc je przewrócić. Omlety, a nie, omlety są z jajek, no, samych. Co ty gadasz? Jak już to pankejki. Dobra, spokojnie. O co chodzi? No. Każdy... Omlet nie zależy w ogóle od wielkości. Tylko od składników. No. Mhm. Ale chciałabym też takie duże, cienkie, nie? No. No i oczywiście Biedronka wie, że ja nie umiem. Nie, oczywiście. I pewnego dnia było tam takie coś, co było oznaczone jako hit w zakupach Mango. Macie takie urządzenie, które jest w kształcie patelni, ale jest wybrzuszone tutaj. Tu trzymasz, to jest wybrzuszone. Włączasz do kontaktu i to się grzeje. W zestawie masz też talerzyk, który jest na wymiar tego wybrzuszenia. I ma taką dziurę w sobie? No talerzyk, no taki, no po prostu. Jest dopasowany powiedzmy do tego wybrzuszenia, ale no nie ma dziury, nie? No kurwa, dziurami nie jest. Wlewasz trochę tej masy na ten talerzyk i zanurzasz to, co się nagrzewa, to wybrzuszenie, bierzesz i spływa ci kurwa wszystko. Nie, bo to jest taka cienka warstwa, że ona od razu się robi na naleśnika na tym i potem to delikatnie podważasz i wychodzi ci taki bardzo cienki naleśnik z tego. Bo to po prostu tylko to, co się osadziło na tym, zamienia się w naleśnika. No dobrze, a góra naleśnika? Jaka kurwa góra naleśnika? No, no naleśnik jest kurwa płaski. Jest. No jest, dobrze, ale ma dół i górę. Jest jedną płaską częścią. Ale jak jest tak cienki, to przecież nie trzeba go z drugiej strony. Tak, nie trzeba go obracać. Znaczy w sumie nie pamiętam, czy ja to obracałam, ale chyba nie. Może jeszcze do góry do kamienia. Czy ja to brałam i odwracałam? To jest mega modne na TikToku, też dużo ludzi. Tak, też to widziałam na TikToku. To jest modne na TikToku? No wiem, a ja to kupiłam, jak jeszcze nie było modne na TikToku. Ja ogólnie tylko dwa razy z tego robiłam na naleśniki. No właśnie, takie rzeczy się kupuje i się ich nie używa. Tak jak ale jakiś... przynajmniej kiedykolwiek zrobiłam naleśniki dzięki temu. Więc to była taka najbardziej niepotrzebna rzecz, jaką kupiłam stamtąd. Ale oprócz tego mam jeszcze... gofrownice stamtąd. Zrobiłeś jakieś gofry? Tak. Miałam taki czas, że naprawdę je robiłam. One są w kształcie zwierzątek. Kupiłam też toster taki, wiesz, no ale to taki zwykły. To ja kupiłam taki, w Lidlu. To jest taki must, to każdy musi mieć. Kupiłam też taki grill, takie większe. To, i to używam w opór, tylko że jak raz sprzątałam, to robiłam to zbyt agresywnie i urwało mi się z jednej strony i teraz jak zamykam, to z jednej strony się nie domyka, bo zawias jest urwany. No, ale i tak działa, i tak używam tego w opór najwięcej.
Kupiłam jeszcze taki mini jakby do robienia koktajli. Magic Bullet chyba to się nazywa. A, że tak to jest... Tak, i to jest mega fajne. Ja to miałam też z Lidla parę lat temu. No, ja mam te rzeczy z Lidla po prostu. Od razu się bierze to i można z tego i nałożyć taką szklankę. Tak, taką dokładnie. Czapkę i pijesz. Jest osobna taka nakrętka i dzięki czapka. Temu... Tak, szalik. To jest chyba, właśnie to jest nakrętka czy zakrętka? Nakrętka. Nakrętki zbierają zawsze dla ludzi na te jakieś zbiórki. Co to jest zakrętka? No właśnie, jedno z tych słów teoretycznie nie istnieje. Ale wiesz, językoznawstwo normatywne, nie szanuję go. Nie szanuję językoznawstwa normatywnego. Tak, powiedziałam to, możecie to zacytować. Uważam, że... Na pewno wszyscy to będą cytować. Uważam, że ważniejsze jest to, jaki język jest, a nie jaki według kogoś powinien być. Vera, no one cares. Nikogo to nie bulwersuje. No i to Magic Bullet mam jeszcze. I co jeszcze? Magiczny nabój? Tak. A nie masz może takiego Soda Stream? Wiesz, takiego do robienia napojów gazowych? Nie, właśnie tego jeszcze nie było chyba, albo ja nie widziałam. Ale jakby było, to może no właśnie, skusiła. Jestem przekonana, że nie, będziesz to miała niedługo. Nie, chyba nie, dlatego że ja nie lubię napojów gazowanych, wiesz co? Ale wolę nie, wolę niegazowane, a to prawda, no. Masz rację. Kupiłabyś taki on syrop? On powinien mieć w pokoju to. Będę sobie tylko robił przy zdalnych, nie? Tutaj spotkania, a tutaj jeszcze Soda Stream, ale to była dobra reklama. Ja takie rzeczy, ciekawe, wcześniej do domu różne kupowałam w Tigerze, ale ostatnio Tiger mnie nie interesuje. Przestał mnie interesować Tiger, bo po prostu nie. Nie byłam nigdy w Action i nie byłam nigdy w Kiku. Oh girl, Action. Nie byłam nigdy w Action, a myślę, że mogłoby to być fajne doświadczenie. Wiecie oczywiście, gdzie jest Action. Gdzie? W Kępnie. Naprawdę? Tak. Jezu, jak my z moim mężem odwiedzamy moich rodziców w Kępnie, to mamy osobny dzień jako atrakcję. Osobny pójście, samochód. To prawda! Pójście do Action! Kiedyś poszliśmy tam na pieszo i musieliśmy dzwonić po moją mamę, żeby po nas przyjechała samochodem, żeby zabrała wszystko, co kupiliśmy. A ja nigdy nie byłam! Naprawdę! My wtedy w Action kupiliśmy torbę po to, żeby spakować te wszystkie inne rzeczy, które kupiliśmy w Action. Taką torbę podróżną, rozumiesz? Aha, okej, okay, myślałam, że nie, nie siatkę, nie torebkę. Kupiliśmy taką torbę dużą na ramię, żeby wsadzić inne rzeczy, które tam kupiliśmy. Wydaje mi się, że mogłoby mi się podobać w Action. Oj, podobałoby Ci się. I chciałabym pójść, to jest moje marzenie ostatnie. Tak, ja mam stamtąd dużo rzeczy, które są jako organizery na moim biurku. Mam takie różne też pojemniczki, takie niebieskie oczywiście, żeby pasowały do mojego mieszkanka. Nie denerwuj mnie, już tam chcę jechać, a to jest daleko. Nie mamy tu nigdzie Action. No po prostu do Kępna musisz jechać. Zakrzyn jest gdzieś daleko, ale ja pojadę chyba kiedyś. Tam jest też w ogóle dział z zagranicznymi spodyczami. To w Dilsie taki jest też. Tak, byłam raz w życiu tylko. Ja też byłam raz w życiu w Dilsie i też jakoś aż mnie tak nie ale wzięło. Ale kupiłam tam Lotus. Kurwa, Lotus jest najpyszniejszy. Krem ciasteczkowy na boku. Action jest lepszy niż Deals. Bro. Oni tam mają takie chrupki, jakieś kurde... Siri, zamów taksówkę do Action. Mają jakieś chrupki, mieszanki japońskie. Nie, mają to bardziej duże... rzeczy do domu, długopisy, wiesz. Mają takie duże opakowania takich żelków, jak pani na basenie albo w sklepiku sprzedawała jeden po 30 groszy. To możesz sobie kupić taki wielki i nawet ma te szczypce w środku. Więc my zawsze się śmiejemy z moim mężem, że kupujemy te żelki, co pani na basenie po jednym sprzedawała. Na basenie? W szkolnym sklepiku? No, tak, no w sklepiku też. A Jezu, za 20 groszy. Gumy szoki za 30 groszy były. Ale to tak z jedzenia, ale tam są też rzeczy takie, trzymak na przykład na telefon do samochodu, ja mam stamtąd. Są też ciuchy i czasami się zdarza, że są jakieś takie resztki ciuchów oryginalnych z jakiejś marki spoko. Są też takie no-name ciuchy. No, naprawdę, ja kocham Action. Naprawdę, wynosimy stamtąd rzeczy, kurwa, torbami, walizkami, siatkami. Vera, musisz zrobić coś ze swoim konsumpcjonizmem, wiesz? Ale ja sobie robię taki Action 2 razy w roku. Dajcie spokój. A Biedronka? 2 razy w tygodniu, co? Ja i Biedronka to sprawa między mną i Biedronką. Proszę nas zostawić w spokoju. O, mam też z Action taką ładną puszkę niebieską i tam mam herbaty w środku, o której ostatnio pytał na Instagramie skąd, a ja mówię Action, kochana, Action! Do działania! Podejmij działanie! Action! Dajcie znać po prostu, jakoś to skomentujcie, bo ja już nie mam słów.